Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na kolejne top 5, ale tym razem przedstawię Wam kremy do skór dojrzałych, suchych i być może też wrażliwych. Skóra dojrzała jest skórą zdecydowanie wymagającą. My kobiety mamy już troszeczkę inny pogląd na pielęgnację i szukamy przede wszystkim takich kosmetyków, które będą dawały efekty. Efekty działania na naszej skórze będą widoczne, a my będziemy zadowolone. Oczywiście zwracamy uwagę też na konsystencje, które powinny być komfortowe. O to, żeby kosmetyk dobrze łączył się z makijażem. Zwracamy uwagę również na skład, ale też wybieramy dla siebie preparaty pielęgnacyjne pod kątem różnych kwestii. Jedne z nas zwracają uwagę na bardziej naturalne składy, inne patrzą na to, by składy były tak skomponowane, by na przykład nie podrażniały ich skór wrażliwych. A jedne z Was patrzą na kosmetyki pod kątem ceny, szukają raczej tańszych, inne z Was inwestują w kosmetyki droższe. Wybór jest naprawdę ogromny i producenci kosmetyków prześcigają się w tym, co zrobić, żeby te kosmetyki były bardziej efektywne, ale też zawierały ciekawe substancje właśnie aktywne. I dzisiaj przedstawię Wam preparaty, które będą na każdą kieszeń, z różnej półki cenowej, z różnymi składami, bardziej naturalne i bardziej zaawansowane, ale oczywiście to jest pierwsza część, dlatego że moje drogie panie i panowie, którzy mnie też tutaj oglądają, tych kosmetyków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Takich, które mogłabym Wam polecić i które są naprawdę ciekawe. Na co powinniśmy zwracać jeszcze uwagę, jeśli chodzi o taki wybór dla nas pielęgnacyjnych preparatów, to przede wszystkim substancje aktywne w składach tych kosmetyków. To jest oczywiście najważniejsza sprawa, bo żeby kosmetyk działał, musi przede wszystkim zawierać fajne substancje. Dobrze by było, żeby też zawierał jakieś promotory przenikania czy nośniki tych substancji aktywnych, dzięki czemu będą one się dostawały głębiej do naszej skóry i miały możliwość lepszego na nią zadziałania niż tylko powierzchownie. Wśród takich substancji aktywnych, na które powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chodzi o skórę dojrzałą, suchą, są przede wszystkim emolienty. Emolienty, które będą działały ochronnie dla naszego naskórka, dla naszej skóry, ale też działały pośrednio nawilżająco. Co to oznacza? Oznacza to, że będą tworzyły na naszej skórze ochronną warstwę, przez co też będą zapobiegały ucieczce wody z naskórka. A kolejną grupą substancji aktywnych, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, są również peptydy. Peptydy to jest taki, można by było powiedzieć, wynalazek ostatnich lat. Substancje, które mają wszechstronne działanie, ale najczęściej możemy je spotkać właśnie w preparatach dla skór dojrzałych. Dlatego, że peptydy działają ujędrniająco, wykładzająco, anti-aging, regenerująco, w zależności od tego oczywiście, jakie peptydy zastosuje producent w swoim preparacie. Mogą to być peptydy syntetyczne, specjalnie stworzone dla stymulacji naszej skóry, ale mogą to być również peptydy roślinne, czyli takie, które producenci pozyskują na przykład w kosmetykach naturalnych z różnego rodzaju roślin, ziół, a nawet owoców czy warzyw. Kolejna bardzo ważna grupa preparatów, substancji aktywnych, na które powinniśmy zwracać uwagę w kosmetykach dla skór dojrzałych i suchych, to są również ceramidy. Ceramidy, które będą działały wzmacniająco, odbudowująco na nasz cement międzykomórkowy. Tych ceramidów też jest bardzo dużo. Oczywiście producenci kosmetyków do swoich receptur wkładają, że tak powiem, różne te peptydy, ale na to też powinniście zwracać uwagę. Kolejna substancja to oczywiście kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy, który będzie zatrzymywał wodę w naskórku i działał też nawilżająco. Następny jest oczywiście kolagen. Kolagen, który daje nam wygładzenie, ale też ochronę przed utratą wody. Następna grupa substancji aktywnych, na które powinniśmy zwracać uwagę, to są przede wszystkim witaminy. I taką witaminą, która powinna być absolutnie w pielęgnacji każdego z nas, jest witamina C. Witamina C oczywiście w różnych formach, w różnych stężeniach, która jest wspaniałym antyoksydantem, no i też co najważniejsze działa przeciwzmarszczkowo, wymiata wolne rodniki z naszej skóry
i też przepięknie ją rozświetla, rozjaśnia czy działa na przebarwienie. Następna witamina to oczywiście witamina młodości, czyli witamina E. Jak również bardzo ważna jest witamina A, która odbudowuje nasz naskórek, chroni go, zwiększa wytwarzanie kolagenu i elastyny. Następna grupa substancji, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to fitosterole. Fitosterole wzmacniają naszą barierę ochronną naskórka, chronią ją, ale też nawilżają. Bardzo ważny jest również glukonolakton, który daje wzrost nawilżenia, regeneruje i zmniejsza wrażliwość naszej skóry. No i taka, można by powiedzieć, ostatnia grupa, która też powinna znaleźć się w pielęgnacji skóry dojrzałej, no i przede wszystkim skóry suchej, to jest retinol, ewentualnie jego roślinny zamiennik, czyli bakuchiol. Dziś na temat retinolu nie będę się wypowiadać, zrobimy na ten temat oddzielny film. Oczywiście wszelkiego rodzaju masła, masło shea, masło kakaowe, masło mango, ekstrakty roślinne, które też będą fajnie wpływały na naszą skórę. No i jeszcze na zakończenie substancje łagodzące. Substancje łagodzące, takie jak pantenol czy alantoina, które dodatkowo przy skórze wrażliwej będą ją niesamowicie koiły. No dobrze, moi drodzy, to teraz przejdźmy do tej grupy kosmetyków, które chciałabym Wam dzisiaj polecić. I na sam początek będzie to marka Amnaturique. Marka, która stworzyła dwie bardzo fajne serie. Jedna jest z kwasem hialuronowym, druga z kolagenem. Co prawda marka troszeczkę rozróżnia pod względem wieku te dwie serie, natomiast ja uważam, że one bardzo dobrze sprawdzą się nie tylko u skór dojrzałych, chociaż przede wszystkim u skór dojrzałych, ale myślę, że już w wieku nawet po 25 roku życia, kiedy zaczyna się cały proces starzenia. Dwa kremy, które chcę Wam polecić. Pierwszy z nich jest to krem z kwasem naturalnym, kwasem hialuronowym. I to jest krem, w którego składzie znajdziemy glicerynę, emolienty, olej makadamia, winogronowy z kamelii japońskiej, masło shea, wyciąg z zielonego kawioru, z drzewa tara, czerwone algi, olej słonecznikowy, no i właśnie ten kwas hialuronowy. Ja już na temat marki Amnaturique zrobiłam oddzielny film, serdecznie Wam polecam. Te dwa kremy, które Wam przedstawiam, to są kremy w bardzo dobrej cenie i myślę, że też na kieszeń każdego z Was mają świetne konsystencje i naprawdę bardzo fajne składy. Ten drugi krem, czyli krem z naturalnym kolagenem, z kolei w składzie posiada glicerynę, emolienty, różnego rodzaju oleje, masło shea, wyciąg z kokosa, roślinny kolagen, ale również witaminę E, wyciąg z perłowca czy z rozmarynu. I co Wy na to? Myślę, że warto się nad nimi zastanowić, warto je przetestować i sprawdzić. Bo tak jak mówię, są to kosmetyki na kieszeń każdego i bardzo fajnie sprawdzą się w pielęgnacji jako takie właśnie dopełnienie tej pielęgnacji skóry dojrzałej. Kolejny krem, który Wam polecę, to jest marka Sensumare i to jest krem przeciwzmarszczkowy, skierowany głównie do skór suchych. Krem, który ma bardzo nietypową konsystencję. Konsystencję niesamowicie zbitego, twardego masła. I sama zauważyłam, że żeby wyciągnąć ten krem z pojemniczka, z opakowania, trzeba się troszeczkę natrudzić. Trzeba go specjalnie wyciągnąć łopatką, dobrze rozgrzać w dłoni, a następnie bardzo delikatnie wmasować w skórę. Ten krem z kolei w składzie posiada również bardzo ciekawe substancje, które będą działały nie tylko nawilżająco i ochronnie dla skóry, ale również właśnie przeciwzmarszczkowo. I do tych substancji należą między innymi glicerina, emolienty, masło shea, ale również olej kokosowy, kompleks pięciu alg, kwas hialuronowy, ekstrakt z pereł, wyciąg z paproci, mocznik, niacynamid, łagodząca alantoina i pantenol, arginina, olej monoi, witamina E i glukonolakton. Czyli widzicie, mamy tutaj w składzie substancje, o których Wam wcześniej opowiedziałam, o których Wam wcześniej wspominałam i jest to naprawdę bardzo fajny krem. Krem, który będzie rzeczywiście nawilżał, działał łagodząco, regenerująco i wzmacniająco, ale też bardzo fajnie wykłacał i super sprawdza się pod makijaż. Kolejny preparat, o którym pewnie niewiele z Was słyszało, ale też dostaniecie go w dobrej cenie, jest to marka Organic Series i to jest też bardzo fajny kosmetyk skierowany właśnie do skór dojrzałych, przede wszystkim suchych, ale też wrażliwych, który posiada również bardzo fajny skład. I tutaj znajdziemy przede wszystkim emolienty, glicerynę, masło shea, mamy heksapeptyd 11, olej perilla, wyciąg z irysa, wyciąg z żeńszenia, wyciąg z winogron, kwas hialuronowy z kwalen, beta-sitosterole, witaminę E oraz gagę. I
ten krem powiedziałabym, że już ma taką bardziej naturalną kompozycję, ale podobno sprawdza się świetnie. Przetestowała go moja znajoma i powiedziała, że jest niezastąpiony pod makijaż, daje jej bardzo fajne takie ukojenie, wygładzenie skóry, ale też przede wszystkim to nawilżenie. Ona nakłada go rano i mówi, że czuje, że przez cały dzień skóra jest w bardzo dobrej kondycji. Także, drogie Pani, jeśli szukacie jakichś naturalnych preparatów, które mają bardzo ciekawy skład i między innymi ten heksapeptyd 11, świetny peptyd, to myślę, że warto się nad tym kremem zastanowić. Ale jest też jeszcze jedna marka kosmetyków naturalnych, którą chciałabym Wam polecić, a w sumie to krem z tej marki, a mianowicie Evolve. Nie wiem, czy słyszałyście, ale ta marka tworzy naprawdę bardzo fajne formuły, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne. No i co mamy w składzie tego preparatu? Tutaj znajdziemy emolienty, glicerynę, peptydy z nasion saka inki, peptydy z kokosa, olej słonecznikowy, ekstrakt z opuncji fikowej, olej kakao, hialuronian sodu, olejek różany, ekstrakt z wanilii czy witaminę E. I co wy na to? Jak widzicie, tutaj producent pozyskał peptydy, o których Wam wcześniej opowiadałam, już z roślin, czyli nie są to syntetyczne peptydy, ale one będą miały właśnie takie działanie wygładzające, przeciwzmarszczkowe, anti-aging, ujędrniające, no i przede wszystkim krem, który powinien fajnie nawilżać o Waszą suchą skórę. I na zakończenie zdecydowanie najdroższy krem, ale ja jestem wielką miłośniczką, jeśli chodzi o tę markę, ze względu na to, jakie stosuje technologia, w sumie to jaką technologię. Marka oczywiście Ionel, nasza polska marka, która tworzy kosmetyki właśnie dla skór dojrzałych, suchych, wrażliwych, mieszanych, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. I krem, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest rzeczywiście potwornie drogi, ale jego skład jest na tip-top. I jeszcze nie spotkałam się z taką osobą, która by przetestowała ten krem i powiedziała, że nie widzi efektów. Jego skład jest tak skomponowany, że oczywiście tych efektów nie zauważycie w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, ale już po miesiącu stosowania kremu Wasza skóra rzeczywiście będzie bardziej napięta, dobrze nawilżona i wygładzona. No dobra, ale co takiego mamy tutaj w składzie? I uwaga, mamy ceramidy, masło shea, olej żożoba, peptydy, kwas glukarowy, glicerynę, olej tsubaki, fosfolipidy, emolienty, ektoiny, fitosterole, ekstrakt szarotki z wiśni japońskiej, z wodorostów, pantenol, witaminę E. Uwaga, trzy typy witaminy C, lecytynę, glukonolakton i kwas hialuronian sodu. Widzicie, jest naprawdę bardzo ciekawy ten skład. Co więcej, substancje aktywne umieszczone zostały na nośnikach, czyli tych nanodyskach, przez to też dostają się głębiej do naszej skóry i efekty są zdecydowanie bardziej widoczne. Słuchajcie, ja uważam, że jeśli chodzi o pielęgnację skóry dojrzałej, to przede wszystkim powinniście zainwestować w dobre serum. Serum to powinna być taka podstawa Waszej pielęgnacji i to serum powinno zawierać świetne substancje aktywne, dodatkowo jeszcze właśnie jakieś promotory przenikania, jakąś technologię lub też nośniki, na których są umieszczone te substancje aktywne, a krem powinien być dopełnieniem Waszej pielęgnacji. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego stać na to, żeby ta pielęgnacja była tak rozbudowana i są też takie kobiety czy mężczyźni, którzy wolą jednak minimalistyczną pielęgnację i wolą postawić na krem. Krem jeszcze najlepiej, żeby to był taki dzienny i nocny. No i wtedy bardzo ważne jest stosowanie tych właśnie substancji aktywnych, zwracanie uwagi na to, czy są jakieś dodatkowo technologie zastosowane w tym kosmetyku, czy są te promotory przenikania, czy są te nośniki, jakie to są substancje. No to jest rzeczywiście bardzo ważne, ale jeśli już chcecie, żeby ta Wasza pielęgnacja skóry dojrzałej była fajnie skomponowana, to jednak postawcie na serum, a później na dopełnienie na krem. Serum oczywiście w poranny, jak również w wieczornej pielęgnacji. Na temat serum do skór dojrzałych też będzie oddzielny film. Czekajcie spokojnie, wszystko w swoim czasie. Będę po kolei omawiać każdą grupę. Tak samo jak będę omawiać również kremy dla skór dojrzałych naczynkowych, czy też dla skór dojrzałych z tak zwanym acne tarda, czyli trądzikiem dorosłych.
Jest tego naprawdę dużo. Ale dzisiaj przedstawiłam Wam moje propozycje, takie pierwsze propozycje, jeśli chodzi o kosmetyki, kremy do skór dojrzałych i suchych. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na ich temat, czy znacie te preparaty, albo też, słuchajcie, podzielcie się w komentarzach Waszymi takimi perełkami. Być może któraś z widzek lub któryś z Panów czymś tam się zainspiruje. Będzie mi oczywiście bardzo miło. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za ten dzisiejszy film i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!